Rynek w dół, rynek w górę, a dzisiaj kolejny raz rynek w dół. Co się wydarzyło w ostatnich dniach? Tego dowiesz się w tym odcinku. Zapraszam. Kryptomasters przedstawiają. Cześć ponownie, Karol z tej strony. Wiele się wydarzyło w ostatnich dniach na rynku kryptowalut. Mieliśmy duże skoki, duże pompy i duże spadki, i chciałem wam powiedzieć. Co się wydarzyło, że ten rynek tak się zachowywał? Jak możemy zobaczyć, dzisiaj Bitcoin kosztuje 32 581 dolarów i jest na czteroprocentowym minusie w ciągu ostatnich 24 godzin, jaki cały rynek jest mocno na minusie, wszystkie praktycznie altcoiny dostały bardzo mocno. A to za sprawą jednej wiadomości, która wyszła dzisiaj rano, o której powiem Wam trochę później. Jak wejdziemy sobie na coinmarketCap.com to możemy zobaczyć że rynek że z rynku znów zaczęły uciekać duże pieniądze. I to co dzisiaj się wydarzyło również przełożyło się na ucieczkę bardzo dużego kapitału. Jeżeli chodzi o dominację Bitcoina to możemy zobaczyć że jest ona na poziomie 45 i prawie 0,5% wzrosła nieco w ostatnim czasie ale tak jak mówiłem w ostatnim filmie z dominacją tak jest, tak jak z każdym innym wykresem, że idzie on trochę w górę, trochę w dół, trochę w górę, trochę w dół. On nie może iść linią poziomą lub pionową. Przez ostatni tydzień widzimy, że dominacja utrzymuje się na poziomie 44, prawie 45% i nic większego tu się nie wydarzyło. I zawsze tak jest, że jak są duże ruchy cenowe na Bitcoinie, to nabiera on tej dominacji, i tak mieliśmy tutaj od 7 czerwca. Przejdźmy sobie zatem do paru wiadomości, które wydarzyły się w ostatnim czasie i które bardzo mocno wpłynęły na cenę Bitcoina. Ale zanim zaczniemy, to tak jak zawsze, pamiętajcie, że wszystko to, co mówię, to nie jest porada inwestycyjna. Ja nikogo nie namawiam ani nie zachęcam do kupowania kryptowalut, a już na pewno nie gwarantuję żadnych zysków. A jeżeli jesteś nowy w świecie kryptowalut, to zapraszam cię do pobrania stworzonego przeze mnie całkowicie darmowego poradnika. Jest to poradnik kryptowaluty dla początkujących i na pewno pomoże ci się poruszać po tym świecie kryptowalut na początku Twojej edukacji. Link do tego poradnika znajdziesz w miejscu na opis pod każdym filmem, lub na stronie głównej możesz kliknąć tutaj odbierz e-book i możesz pobrać ten poradnik. A jeżeli jeszcze nie masz kont na giełdach kryptowalutowych, to na naszym kanale znajdziesz instrukcje, jak założyć sobie takie konto, a linki do Największej polskiej giełdy kryptowalutowej BitBay oraz największej giełdy na świecie Binance znajdziesz w miejscu na opis pod każdym filmem. Także zapraszam do korzystania z tych linków. Przejdźmy zatem do tematu dzisiejszego odcinka. Pierwszą rzeczą, o której chciałem Wam powiedzieć, to jak zwykle Elon Musk i jego tweety, które bardzo mocno wpłynęły na rynek kryptowalut. Otóż 4 czerwca Elon Musk na swoim Twitterze udostępnił takie oto Grafiki pokazujące, że rynek spada, że chłopak tutaj płacze niby do dziewczyny, a tak naprawdę z tego powodu, że rynek spada. I zobaczmy, jak zareagował na to rynek. Tutaj mamy 4 czerwca, i 4 czerwca będzie gdzieś tu. Przybliżymy sobie trochę ten wykres i sprawdźmy, jak cena zareagowała od 4 czerwca przez najbliższe, przez następne. 4 dni cena bitcoina spadła aż o 22 dzięki w sumie jednemu tweetowi. To jest nieprawdopodobne jak bardzo może wpłynąć jedna osoba która ma bardzo bardzo dużą społeczność bardzo dużo followersów na swoim Twitterze i jak jego tweet może wpłynąć na cenę na cenę bitcoina jak i wszystkich innych kryptowalut. Ale niedaleko później bo 13 czerwca mieliśmy sytuację całkowicie odwrotną. Otóż 13 czerwca Cointelegraf wypuścił takiego tweeta z tekstem, że Magda Wierzbicka, prezes Sygnii zbeształa Ilona Muska mówiąc to co widzieliśmy z Bitcoinem to manipulacja cenami przez jedną bardzo potężną i wpływową osobę, na co bardzo szybko odpowiedział Elon Musk. I napisał, że to nie jest tak dokładnie. Tesla sprzedała tylko około 10% udziałów, aby potwierdzić, że bitcoina można łatwo zlikwidować bez zmiany rynku. Gdy pojawi się potwierdzenie rozsądnego, średnio 50% zużycia czystej energii przez górników, pozytywnym trendem w przyszłości, Tesla wznowi zezwalanie na transakcje w bitcoinie. I następny tweet, który wywołał reakcję całkowicie odwrotną, mianowicie 13 czerwca, jak sobie wejdziemy, na TradingView 13 czerwca mamy tu i zobaczmy. Cena bitcoina urosła prawie do 41,5 tysiąca i był to wzrost na poziomie 18%. Jest to bardzo duży wzrost w przeciągu zaledwie dwóch dni i w tym czasie nastroje wszystkich inwestorów się poprawiły. Wszyscy mówili, że to teraz będzie już tylko lepiej. Teraz już będzie. HOSSA, bardzo dużo ludzi pisało, że odwraca się trend na rynku, jednak tak się nie stało. Od 14 czerwca mamy cały czas spadek na bitcoinie, i od 14 czerwca cena bitcoina, sobie sprawdzimy, do dzisiaj spadła aż o 23,5%. Ale nie chcę mówić o tych kilku dniach, tylko chcę powiedzieć o dniu dzisiejszym ponieważ dzisiaj mieliśmy bardzo, bardzo duży spadek na bitcoinie, jest to za sprawą, oczywiście, jak zwykle, Chin, jak nie Elon, to Chiny, jak nie Chiny, to Indie, i za każdym razem ktoś robi nam podgórkę. W tym artykule, który ukazał się, tak jak widzicie, 21, czyli dzisiaj czerwca, możemy przeczytać, że chiński bank centralny nakazuje pożyczkodawcom obciąć finansowe linie ratunkowe w kryptowalutach. Jak sobie zejdziemy niżej, to możemy przeczytać, że Chiński Bank Ludowy zlecił dużym bankom w tym kraju i innym ważnym w sektorze finansowym odcięcie źródeł finansowania transakcji kryptowalutowych i to tak mocno wpłynęło na cenę bitcoina, że bitcoin poleciał bardzo mocno. Dalej w tym artykule możemy przeczytać, że w komunikacie bank oskarżył kryptowaluty o zakłócenie normalnego porządku działalności finansowej i zapewnienie wylęgarni nielegalnych transakcji transgranicznych. Wezwał instytucje finansowe do zakazania działaniom związanym z kryptowalutami dostępu do ich usług i nakazał im dokładne sprawdzenie i monitorowanie transakcji istniejących klientów pod kątem potencjalnego zaangażowania w krypto. I co ciekawe, trzy godziny przed ogłoszeniem przez LBCH, trzeci co do wielkości pożyczkodawca w kraju pod względem aktywów, wydał podobne oświadczenie. Jednak dwie godziny później je usunął, i w swoim oświadczeniu Bank Rolny Chin powiedział, że po wykryciu transakcji związanej z kryptowalutami, natychmiast zamknie zaangażowane konta, zakończy relacje z zaangażowanymi klientami i zgłosi zaangażowane strony do odpowiednich departamentów. I jak sobie wejdziemy na TradingView, włączymy wykres, to możemy zobaczyć, że tylko dzisiaj cena Bitcoina poleciała. O ponad 10%. Dosłownie w godzinę. Jeżeli z całego świata będą docierały do nas takie informacje, że Chiny, Indie banują kryptowaluty, banki wycofują się z transakcji kryptowalutowych, to ta chłosta zakończy się prawdopodobnie bardzo szybko. I tak jak mówiłem na poprzednim filmie, bardzo mi to przypomina sytuację z początku 2018 roku, gdzie na rynek kryptowalut wypływały właśnie bardzo negatywne wiadomości i cały rynek bardzo negatywnie na to reagował, były bardzo duże spadki i zwiastowało to zakończenie aktualnej hossy. Mam nadzieję, że w tym przypadku nie będzie podobnie, ale wnioski możecie wyciągnąć sobie sami. W tym filmie to będzie wszystko. Dzięki bardzo za wysłuchanie. Trzymajcie się, cześć!